Gość stacji. W studiu pojawiła się Jaśmina Polak, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna z niewielu osób w obsadzie, które pojawiły się na planie filmu Hardcore Disco, bo tam ta obsada główna jest dosyć wąska. Tak, to są 4 osoby. Jak trafiłaś na plan tego filmu? Jak trafiłam na plan tego filmu? Znacie się z Krzysztofem Skoniecznym, znamy reżyserem? Znamy się z Krzysztofem Skoniecznym, poznaliśmy się, jak ja byłam na pierwszym roku studiów, czyli to było z jakieś 5 lat temu. Poznaliśmy się na bardzo krótki okres czasu, pracowaliśmy przez tydzień ze sobą, robiąc spektakl Gwiezdne Wojny w teatrze robiliśmy. I tam się poznaliśmy, potem jakoś to się tak rozpadło, że Krzysiek przestał pracować, ale miał mnie gdzieś podobno z tyłu głowy i po prostu nagle odezwał się do mnie po 2 latach, powiedział: ej, robimy film, chodź. I no, o czym będzie ten film, co ci powiedział? Powiedział mi, że ta rola jest napisana pode mnie. To znaczy? No właśnie, ja się sama zastanawiałam, bo nie rozmawialiśmy 2 lata ze sobą, sama się zastanawiałam, co to może znaczyć. No i właśnie dał mi scenariusz i mówi: stara, masz tutaj przestrzeń, zrób co zechcesz. Ale wiesz, bo ta bohaterka jest taka, trochę trudno ją jest, polubić. Jest, bardzo, bardzo trudno, ja jej w ogóle nie lubiłam na początku i miałam właśnie takie: o czym ty mówisz, że to jest dla mnie napisane, ja nie rozumiem tej postaci, jakby to nie wiem taka w ogóle, jesteś? Ja taka jestem, naprawdę, ale... Znaczy rzeczywiście... Kupił się tym stwierdzeniem, zagrała próżność, no pomyślałeś sobie, skoro dla mnie napisane, to przecież nie mogę nie zagrać. To też jest wyzwanie, kiedy dostajesz właśnie coś takiego i właśnie nie lubisz tej postaci na początku i zastanawiasz się, jak to w ogóle ugryźć i jak w ogóle podejść do takiej osoby, bo to jest bardzo specyficzny właśnie rodzaj człowieka, prawda? Jakby no to może powiedzmy, kim jest twoja bohaterka Ola? Ola jest studentką podobno intermediów, ja też uczyłam się, czym są w ogóle intermedia. Jest studentką intermediów, młodą dziewczyną, która mieszka w dużym mieście i ma bardzo bogatych rodziców, no i takie bardzo, można powiedzieć, elan vital po prostu i używa życia doskonale i wie, jak się zabawić. No i generalnie ma tak na wszystko. Tak. No, właśnie no, tak ma. No, na przykład mówi do taksówkarza: nic nie musimy. Nic nie musimy. No, tak. Wypada z taksówki, nie płaci za tę taksówkę, wszystko ma w nosie. W jakiś sposób tak, to znaczy świat należy po prostu do niej, nie? I gdzie był problem z tą postacią? No, że gdzieś jest to takie momentami głupie i żadne. To znaczy czasem, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo mocno zaakcentowane w filmie, że jakby cały właśnie ta przestrzeń, którą zagarnia w filmie właśnie postać Oli, czyli cały ten świat narkotyków, imprez, młodych, pięknych ludzi i tak dalej, gdzieś ma w sobie coś pustego tak naprawdę i to nie jest o tym, że to jest właśnie fajne i że to właśnie tak trzeba i tak właśnie chcemy, tylko że gdzieś w tym jest jakaś pustka, jakieś tak naprawdę, że my szukamy czegoś innego, a błądzimy w tym. A ty myślisz, że ten świat właśnie tak wygląda? Takich bananowych dzieci? Myślę, że czasami tak. Tak, myślę, że niektórych może tak, znaczy nie chciałabym, ale znaczy nie wiem, co ja gadam. Ale czy czułaś, grając, że to jest autentyczna opowieść o młodych ludziach? Że tam jest dużo literatury, dużo papieru. Że tak się bawią hipsterzy, bo tak się mówi też trochę o tym filmie, że to jest hipsterskie kino. Kurczę. Nie. Wydaje mi się, że nie jest to hipsterskie kino, bo to nie jest, to właśnie nie jest po to, żeby to pokazać, że to jest fajne. To znaczy, to jest gdzieś zupełnie o czymś innym, nie? I właśnie ja się zresztą zastanawiałam nad tym, jak właśnie ten świat, właśnie ta część jakby będzie pokazana i wydaje mi się, że jak się ogląda film, to raczej nie czuję się tego, że my chcieliśmy właśnie cisnąć jak najbardziej właśnie, żeby pokazać ten hipsterski świat, tylko właśnie jakby pokazać jego drugą stronę, jakby jego tak naprawdę prawdziwe oblicze i że jednak w tych wszystkich ludziach jest jakiś rodzaj poszukiwania zupełnie czegoś innego tak naprawdę, to znaczy jest jakaś tęsknota za czymś zupełnie innym, że potrzebujemy się wykrzyczeć, ale jakby nic z tego nie wynika, bo dalej mamy w sobie tą jakąś dziwną pustkę. Nie. Film jest reklamowany hasłem: niesiemy dla was bombę. A nie. Gdzie ta bomba? Pytam. No właśnie. No. Moim zdaniem. Bo ty jesteś naszym gościem. Ja jestem waszym gościem, no to moim zdaniem to ja. Nie, żartuję. To nie ja. Dobrze.